Wielu dotychczasowych gości, którzy siedzieli w tym fotelu, w food trucku, brało udział jako dzieci w turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbanku. Tak się składa, że chcieliśmy Was zaprosić na kolejną edycję. To jest największy turniej w Europie dzieci w kategoriach U8, U10, U12. No i nagrodą jest występ na płycie głównej stadionu PGE Narodowego przed czerwcowymi meczami reprezentacji selekcjonera Fernando Santos. Tak, w tym roku, w tej edycji brać mogą udział wyłącznie drużyny szkolne. To jest bardzo ważna informacja. Druga bardzo ważna informacja jest taka, że niewiele czasu pozostało do tego, żeby się zapisać na ten turniej, no bo do 28 lutego macie na to czas. Można to zrobić na stronie spodwórkanastadion.pl. Wam przypominamy, tym naszym widzom, którzy na przykład mają dzieci w wieku szkolnym, w podstawówce, że można zapytać nauczyciela WF-u, czy taka drużyna jest zgłoszona i można go delikatnie podpompować, żeby to zrobił. Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik, Kasper Kozłowski, Krzysztof Piątek, Paulina Dudek, Bartłomiej Drągowski. No naprawdę wielu wybitnych piłkarzy, a także wybitnych piłkarek w tym turnieju brało udział i to działa na wyobraźnię. Ale w tym turnieju nie grał Kacper Tobiasz, który jest dzisiaj naszym gościem i on bardzo tego naprawdę mocno żałuje. Wielu młodych ludzi boi się, żeby zasiąść na tym fotelu, ale nie Kacper Tobiasz. To jest człowiek, który absolutnie niczego się nie boi. Ale Kacper, z wieloma trenerami rozmawiałem na twój temat i każdy mówił o tym, że ty masz taki specyficzny luz i to ci pomaga w wielu aspektach życia. I czym ten luz się objawia w twoim przypadku? Rozumiem, że chodzi o ten sportowy? Sportowy, może zacznijmy od sportowego. Sportowy to jest, jakby ci to najprościej wytłumaczyć. No, w sumie gram w piłkę już od małego, więc robię to samo przez jakiś czas. I mam świadomość swoich umiejętności, dzięki czemu jest po prostu łatwiej, powiedzmy, jakieś rzeczy wykonywać, no bo wiesz, że coś potrafisz, więc jakby nie ma się czego obawiać. Ale na przykład presja trybun, nie wiem, przy okazji debiutu w ogóle cię nie paraliżowała, nie wpływała na twoje podejście do meczu? Bardziej motywująco takie coś wpływa, no bo jednak fajnie, bo wpływa ta adrenalina, gdzieś tam ktoś ci coś krzyknie, coś tam usłyszysz z drugiej strony. Więc to jest spoko, bo wtedy wiesz, że to ma już jakby taki większy, może jak to nazwać, większe znaczenie, albo jakąś rangę większą, dzięki czemu, powiedzmy, bardziej się człowiek skupia na tym, co robi mimo wszystko. Twoja droga bramkarska też od początku nie była taka oczywista, bo chyba dopiero później sobie zdaje sprawę, że może rzeczywiście fajnie stanąć między słupkami i się tutaj sprawdzić. No, w sensie, ja miałem to szczęście, że nigdy nie było mnie głośno. I sobie po cichu po prostu pracowałem na to, co tam sobie założyłem, więc... A nie było głośno dlatego, że się nie wyróżniałeś aż tak na tle swoich rówieśników? Tak, no wydaje mi się, że nie byłem jeszcze na tyle dojrzały jak reszta. Ja dość późno dojrzałem do tam, powiedzmy, do swojego finalnego wzrostu, wagi, więc pod tym względem trochę tak, trochę odstawałem od rówieśników, bo nie było tej presji na mnie takiego, że muszę coś zrobić. Dopiero powoli to zaczyna tak wyglądać, że jak mi się nie uda, to będę miał miano overrated, a jak mi się uda, to będzie, że udało mu się i nikt nie będzie jakby tym, powiedzmy, zaskoczony. Ulubiona polska rola, nie jesteśmy faworytami, wiesz, to zawsze... No zawsze na przykład. Kiedyś z Arkadiuszem Malarzem rozmawialiśmy na twój temat i on powiedział, że ja nie wiem, jak oni to robią, że ja powiem, żeby zagrał lewą i on zagrywa długą, lewą, dokładną, ja mu powiem, żeby zagrał prawą, on zagrywa prawą, długą, dokładną. Gdzie oni się tego nauczyli? Gdzie się Kacper Tobiasz tego nauczył? Bo to jest poddawane jako twój taki naprawdę duży atut. W sumie wydaje mi się, że najwięcej to jeszcze jak byłem w Sępie, najwięcej uwagi do tego przykładałem u trenera Maćka Krzysztofowicza. Teraz w Stali Rzeszów jest trenerem bramkarzy. Śmiałem się, że on w Stali, tata w Szczecinie nie dało się już znaleźć klubów, bardziej oddalonych od siebie chyba. No, a spotykałem się w środku w Łodzi, nie? Bo są z Łodzi. Więc no, tak najwięcej w Sępie, a potem w sumie jeszcze u trenera Kowala z Rakowa teraz. On w Rakowie jest trenerem. To jest lata, druga drużyna i Celiotka, prawda? Tak. No więc w sumie u nich najwięcej. Okej, ale ty też jesteś takim bramkarzem, który raczej nie bazuje na eksplozywności nóg, tylko na swoim rozumieniu gry, tej takiej stricte bramkarskiej i na taktyce piłkarskiej. To są chyba takie twoje największe atuty. Tak, znaczy zdecydowaną większość, powiedzmy, interwencji mam bardziej z takiego właśnie, tak jak mówisz, że gdzieś tam bardziej przeczytam sytuację, ustawię się trochę pół metra, powiedzmy, za daleko, ale w konsekwencji wychodzi to lepiej.
Nie, po prostu tak zostałem nauczony, więc jakby ciężko mi to jakkolwiek wytłumaczyć. No tak, tak, tak. Ale sobie patrzysz tak właśnie na mecze, oglądając innych bramkarzy pod kątem tej czytanki, bo Łukasz Fabiański kiedyś o tym nam opowiadał, że to tak na dobrą sprawę, odkąd zaczął na to zwracać uwagę, zaczęła się inna gra dla niego, jako dla... No bo to tak jest trochę, że trzeba sobie pomóc. Jak wiesz, że nie potrafisz w ten sposób, to szukasz innych wyjść, więc trochę musisz sobie pomóc, prawda? Ale to jest tak, że zostałeś tak nauczony, to ktoś ci otwierał oczy na poszczególne sytuacje boiskowe, czy też jakby masz... Wydaje mi się, że naturalnie też trochę, naturalnie, ale to nie było tak, że nikt na to nie zwrócił uwagi, tylko też było to szlifowane. Mhm. Ale analizujesz swoje mecze na przykład i wyciągasz właśnie te pozytywne aspekty, to co trzeba poprawić teraz cały czas? Głównie patrzę na negatywne, w sensie co zrobiłem źle, ale no też sugeruję się tymi dobrymi. No bo wiadomo, no nie można się samymi negatywami obrzucać, no bo depresji można dostać. Nie? Dokładnie. Wiesz, rozmawiałem z Maćkiem Krzysztofowiczem i on mi mówił, że ty byłeś znakomity, jeżeli chodzi o rozumienie działań ofensywnych bramkarza. Myślę, że taki przeciętny kibic, jak słyszy bramkarz, działania ofensywne, działania defensywne, to nie za bardzo wie, o co chodzi. Mógłbyś tam przybliżyć i rozwinąć ten temat? Dla wielu ludzi bramkarz to musi bronić i tak dalej. Mocy w klatce, jak mówi trener. Tutaj właśnie Józef Młynarczyk. Ale ja się z tym jak najbardziej zgadzam, no bo to jest główna rola. 90% naszych działań to jest defensywa, a ten nowoczesny futbol trochę wymaga tych ofensywnych zagrań. Czyli tam, nie wiem, tego, że obrońca do ciebie zagra piłkę, to ty jej nie wykopiesz od razu z pierwszej, tylko ją przetrzymasz i nawet pod pressingiem rozegrasz. Skanujesz cały czas, co się dzieje przed tobą. Tak, tak. Widzisz tak, te sektory boiska, w które trzeba byłoby zagrać piłkę, jeżeli dostaniesz takową od obrońcy. No, zdecydowanie zanim do ciebie piłka wpadnie, to musisz już wiedzieć, co z nią chcesz zrobić. No, są sytuacje, w których improwizujesz, czyli powiedzmy, jest coś nie po twojej myśli, no to wtedy wiadomo, ale to wiele sytuacji jest takich na boisku, nawet chłopaki z pola takie sytuacje mają. Więc, ale głównie, no u nas też jest tak, że większość działań naszych to i tak jest zero-jedynkowe, czyli przyjmij, podaj, a nie, że przyjmij, wejdź w dribbling, zagraj, wyjdź, klepka i tak dalej. U nas jest raczej przyjmujesz, zagrywasz, więc też mamy trochę łatwiej. A gra na przedpolu? Bo to chyba nie był twój wielki atut przez lata. Nad tym starasz się pracować i wiesz, że to jest taka sfera, którą właśnie musisz poprawić? No, bramkarz ma ten przywilej, że może używać rąk, więc teoretycznie też się zgadzam z tym, że powiedzmy te dośrodkowania, jakieś zagrania do przecinania, no to trzeba sobie też ułatwiać, w sensie drużynie ułatwiać, no bo wyjdziesz do dośrodkowania, no to powiedzmy nad tą głową przeciwnika masz te powiedzmy 20-30 cm, żeby tą piłkę wybić, więc jak jesteś w stanie wyjść i wybić, no to trzeba to zrobić, prawda? No a jeśli chodzi o te aspekty, o których mówisz, czyli takie detaliczne spojrzenie na pozycję bramkarza, to wyjazd na Mistrzostwa Świata był dla ciebie jakimś powiewem świeżości? Miałeś okazję sobie porozmawiać, bo tam też jest choćby Wojtek Szczęsny, którego dobrze znamy, który w tym aspekcie jest mocny, jeśli chodzi o analizowanie pewnych rzeczy, czy na to miejsca nie było, tylko się przyglądałeś i... Znaczy w sumie wymieniliśmy trochę swoich zdań, czy to z Kamilem, czy właśnie z Wojtkiem na temat różnych tam sytuacji. No wiadomo, każdy bramkarz ma trochę inny styl bronienia, no nie ma dwóch identycznych, prawda? Więc też... podpatrujesz dzięki temu od kogoś, co kto robi inaczej i na sobie też możesz wypróbować i wtedy wiesz, czy wolisz tak, czy wolisz tak. I podpatrzyłeś coś i wypróbowałeś? No pewnie. No to coś, dawaj, coś, no to coś jednego możesz zdradzić. Ale z mundialu? No nie, czy powiedzmy, że nie wiem, od bramkarzy typu Wojtek Szczęsny czy Kamil Grabara, którzy są. Albo powiedzmy, że nie wiem, od innych bramkarzy, których oglądałeś. Albo sznyte Łukasza Skorupskiego. Albo sznyte Łukasza Skorupskiego. No, nie, sznytki mam, niesamowite. Nie, no to tak, wiesz, no ten najprostszy przykład tego nawet pajaca Borusa, no to wiesz, wszystko, tylko że to jeszcze sobie podpatrzyłem, zanim w ogóle miałem okazję z nim trenować, bo jeszcze jak byłem w Sępie, to powiedzmy on grał tam za granicą i było wiele filmików na YouTubie, tych kompilacji jego interwencji, no i gdzieś tam jak siedziałem po odrobionych lekcjach w domu i sobie klikałem na komputerze i już mi się znudziło, powiedzmy, granie na komputerze, to sobie wchodziłem na YouTube'a i oglądałem i gdzieś tam zawsze się to przewijało. I generalnie to jest tak, że trenerzy, bramkarze, którzy cię wtedy prowadzili, mówili: zostaw to, to jest dla Artura Boruca i tylko dla Artura Boruca, czy jakby dopingowali cię do tego? Bo niektórzy twierdzą, że to nie jest element szkoły bramkarskiej, ja że wiem, takie nawet, rzeczy to... Ja wiem, bo obecnie na przykład trener Arek nie przepada za tym, że bronimy, no, że są takie sytuacje, w których on wolałby, żebyśmy się położyli, złożyli ręką, niż próbujemy nogą.
wiadomo, no jeżeli obronimy, no to nie będzie mówił, że to źle, tylko że nam pogratuluje, prawda? Ale jak byłem w Sępie, to wydaje mi się, że nie było tak, żeby mi ktoś powiedział, żebym tego nie robił. I tak samo w drugiej drużynie, jak byłem. W podcaście Kilka słów o Legii, gdzie gościłeś ty i Czarnkmiszta, mówiliście o takiej rzeczy, że kiedy Artur przyszedł do Legii i patrzyliście, jak on gra nogami, to mówicie, kurczę, on w ogóle nie potrafi grać nogami. Później zmieniliście zdanie na ten temat? No, znaczy to było śmieszne, bo on tak... Bo się nauczył. Tak, nie, no to było tak, że jakby on stał na prostych nogach i wiesz, przyjmował, podawał. On mógł zamknąć oczy i wiesz, podawać i zawsze ta piłka jakoś celnie trafiała. I nieważne, czy to prawą, czy lewą nogą. My tak patrzymy, wiesz, zawsze... Wiesz, było, że przyjmij tą piłkę dokładnie, zagraj dokładnie, on stoi wywalony, ma, wiesz, podaje, no i w sumie, jakby, wiesz, no, to nie można mu tego zabrać. Nie? Ale w sytuacji meczowej potrafi się już, wiesz, spiąć i no zagrać. Potrafił, ale w treningu też potrafił. A powiedz mi, bałeś się Artura Burusa na początku? No na początku trochę tak. Bo jest coś takiego w nim, prawda? Na samym początku. No, wiesz, co sprawia, że się człowiek boi. Swoją posturą trochę straszy człowieka, nie? Posturą wszystko. Czasem, wiesz, jakby nie wiesz, czego się spodziewać, czy on teraz ci odpowie, nie? No, naprawdę, bo on jest i wysoki, i wiesz, i w barkach jest wielki. Jak przybijasz mu piątkę, to też ma taką łapę razy większą od ciebie, więc to naprawdę jest tak, jakbyś, wiesz, do potwora podszedł, nie? No, ale wiesz, Artur Borus, który tu siedział, powiedział, że na pewno w tym wieku, w którym ty jesteś i w którym jest Czarek Miszta, to nie potrafił tyle, ile wy potraficie. Mówił nam też w sumie, jak siadaliśmy czasami, że on mówił, że on, no, jakby, że w naszym wieku nie pamięta, żeby potrafił takie rzeczy robić. No to w sumie dobrze wiedzieć, fajnie, i jakby, no, ale to nie można przestawać na tym też, prawda, no bo... Zdecydowanie. A propos podcastu Kilka słów o Legii, to tam Czarek Miszta powiedział takie fajne zdanie. Lepiej nam chyba byłoby rywalizować, gdybyśmy nie mieli takich dobrych relacji. Może gdybyśmy się nie lubili, byłoby łatwiej. Ale z drugiej strony, gdybyście się nie lubili, to byłoby trudniej dla drugiego bramkarza przygotować tego pierwszego, bo to jest chyba kluczowa rola drugiego bramkarza. No, znaczy wydaje mi się, że dla nas najgorsze jest to, że jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym momencie, bo... Ludzie trochę oceniają go trochę przez pryzmat poprzedniego sezonu, gdzie nikomu nie wychodziło, nieważne kto wyszedł na boisko. I ludzie sobie wyrobili o nim opinię taką, że on nie potrafi tego, że w tym jest gorszy od Tobiasza, w tym jest gorszy od Boruca, że tutaj wstawmy tego, a nie tamtego. Ja się z tym nie zgadzam, no bo widzę go na treningach codziennie, więc wiem, co on potrafi, wiem, dobry jest, na co go stać. No pewnie, że tak, no. To jest oczywiste, no jakby nie był, to by go tutaj nie było. A jak mu czasem spojrzysz przez ramię, to widzisz, jak odświeża 90minut.pl i informacje transferowe na temat on? Kacpra Tobiasza? Kto? No, Cezary Miszta. Nie, dlaczego? No, bo ja go czeka, żebym już poszedł. Nie. Zresztą wasza droga też jest zupełnie inna, bo ja Czarnka Miszta dobrze, bardzo dobrze pamiętam z reprezentacji młodzieżowych. On jeździł, był postacią wiodącą w roczniku 2001. Ciebie ten okres w ogóle ominął. To też pokazuje, że nie ma tak naprawdę jednej dobrej ścieżki dla każdego, kto no, należy. Pewnie, że tak. No to jest to, co mówiłem, że ja miałem trochę ten przywilej, że byłem taki w cieniu i mogłem sobie robić, co chciałem, w cudzysłowie. On miał trochę inaczej, że od początku ludzie o nim, powiedzmy, wiedzieli, gdzieś tam właśnie na te kadry jeździł, tutaj szybko zaczął trenować w pierwszym zespole, no więc jakby no, nie ma na to recepty mimo wszystko. Nie? Ale ty widziałeś, że musisz troszeczkę doszusować do jego poziomu, czy nie dużo ci brakowało, bo jesteś lepszy od niego? Nie, no, jakby... Ja nigdy nie powiem, że jestem od kogoś lepszy, bo po prostu czyli nie potrafię. Czarek, bo nie jestem skąpi. Nie, no uważam, że to jest wybór trenerów, tak? Ale nie, no bo jakby mam respekt do każdego, więc jakby no nie powiem, że ktoś jest w tym słaby i że ja jestem od niego lepszy, po prostu nie potrafię, nie tak zostałem wychowany. No. A czyli to tylko nie dlatego, że tak nie uważasz, tylko dlatego, że po prostu tak zostałeś wychowany. Ale no, jakby to też nie oznacza, że tak nie uważam, tak? Okej. Okay. Więc tak, no po prostu inaczej nie... jakbyśmy zapytali na przykład, w czym jesteś gorszy, to byś powiedział. Myślę, że łatwiej by mi było tak? odpowiedzieć, to w czym jesteś gorszy niż... Na przykład mam gorszą, słabszą nogę od niego na pewno. Okej. Okay. Okay. Czyli twoja prawa? Moja prawa jest gorsza niż jego lewa. Mhm. Okej. Okay. Nie wiem, jestem mniej rozciągnięty na przykład od niego. No to łatwiej mi jest wymieniać takie cechy, niż jakbym miał powiedzieć, w czym ja jestem lepszy od niego. Chociaż ta elastyczność ciała to też był... taki twój atut, można powiedzieć, zawsze. No, w sensie bardziej akrobatyka niż elastyczność, okay. Bym powiedział. Bo to jest no, taki śmieszny sport, bo możesz bronić i jak bramkarz hokejowy, możesz bronić i jak, nie wiem,
jak siatkarz czasami, że wiesz, że tylko gdzieś tu odbijasz coś, więc to jest taki pomieszany. Też może być chyba inspiracją dla wielu młodych bramkarzy, bo ty nie byłeś specjalnie wyrośniętym gościem przez lata w swoim roczniku. Dopiero później nastąpił taki gwałtowny skok, przez to też miałeś chyba dosyć poważne problemy z kolanami. Tak. Miałem, no to taka w sumie jest popularna dość, ten ozgód Schlatter, chyba to się nazywa dokładnie. Martwica? Tak, to jest martwica tej kości piszczelowej, to w tym, nawet do teraz to mam, bo to zostaje, zobacz, na całe życie, tylko kwestia tego, że wtedy mnie to bolało przy każdym ruchu, a teraz mi to w niczym jakby nie przeszkadza, prawda? A ile miałeś wzrostu i jak dużo, że tak powiem, zyskałeś w jakim okresie czasu? Jak szedłem do gimnazjum, czyli mając te tam 13 lat, no to miałem wzrostu 1,52 m. Okej. A ważyłem 65 kg, to wiesz, byłem no taki pulpet. No. I przez pierwszą bramkę. No, dokładnie. Za dużo odgrałeś na tym komputerze. No. Nie, na kompie to dopiero w gimnazjum zacząłem grać, to jest jeszcze najlepsze. Dopiero w gimnazjum? Dopiero w gimnazjum, no. A wcześniej rodzice ci nie pozwalali? Czy... No, to sobie ciekawe, no bo jak jesteś z tego rocznika, to dla nas to by było ok, ale no, wiesz... Nie, no w sumie mój komputer nie dawał rady też trochę. Przez pierwsze dwie klasy gimnazjum urosłem o 30 cm, a moja waga została, więc zrobiłem się z takiego pulpeta małego, wiesz, 1,80 m. 30 cm przez dwie klasy gimnazjum. Tak, 1,80 m, a waga 60, więc było widać mi, wiesz, dosłownie każdą kość, nie? I w bramce od razu widziałeś, że masz problem przez to? Właśnie przez ten szybki wzrost? No miałem trochę gorsze te kości właśnie przez te kontuzje, więc trochę musiałem nadgonić to. A koordynacja też się pogorszyła? Trochę tak, tylko że to był taki okres, że mocno się skupiałem nad tym rozciąganiem, więc może tego tak też trochę nie odczułem, jak się zdarza czasami, ale no nie miałem nigdy żadnych przykurczów, zawsze potrafiłem skłon zrobić, powiedzmy. Nie było nigdy z tym problemu. Ale właśnie słyszałem, że chyba ty z tatą bardzo chcieliście ten aspekt gdzieś poprawić. Mieliście specjalnego też fizjoterapeutę, który z tobą pracował właśnie nad koordynacją, nad tymi kolanami. Miałem takiego trenera od gimnastyki, akrobatyki takiej, że tam na przykład chodzenie mostkiem potrafiłem ze stania mostek zrobić, albo wstać, jak miałem mostek, to potrafiłem wstać na nogi normalnie z tego, jakieś tam salta robiliśmy. A to czyli to był pomysł, żeby współpracować z takim trenerem? Ogólnie miałem kiedyś menadżera wcześniej, przed jakby fabryką teraz, takiego z Lublina i na rok się przeprowadziłem do Lublina i tam trenowałem. Miałem osobne treningi bramkarskie. Byłem jakby zawodnikiem SEMPA. I w jakim to było wieku? Tak, żebyśmy sobie to była trzecia gimnazjum, czyli 14 lat. No. To tak, trenowałem, miałem swojego trenera od siłowni, swojego trenera bramkarskiego i takiego od gimnastyki. I trenowałem też zmieniłeś? Tak. Normalnie chodziłem do szkoły w Lublinie, wszystko robiłem w Lublinie. I na weekend, w piątek po szkole jechałem od razu na trening do SEMPA wieczorem. Specjalnie robili treningi wieczorem, żebym mógł na nie przyjeżdżać. I w soboty, tam niedzielę graliśmy mecze i potem w poniedziałek z powrotem do Lublina, do szkoły, na treningi i tak dalej. No ale tam była jakaś, nie wiem, szkółka, czy po prostu jakiś trener, który miał know-how super? No trenowałem jakby oddzielnie, że z żadną drużyną nie trenowałem. Z drużyną tylko trenowałem wtedy, jak w piątki wracałem. Tylko stricte bramkarskie zajęcia. Tak. Twoje drogi są tożsame, mam wrażenie, z Szymonem Włodarczykiem, który grał z tobą przez jakiś czas w SEMP-ie i mieliście później taką dziką satysfakcję, że wam się udało przebić, mimo że byliście skreślani już przez wielu po drodze? No, w sumie trochę tak. Zawsze o tym gadaliśmy, że no w sumie, no on też trochę miał inaczej, bo jego tata już grał, więc też było... Spodziewam się też, że wiele ludzi na przykład mówiło, że on gra w piłkę tylko i wyłącznie dlatego, że jego tata ma kontakty. No ale to bez powodu tych 8 bramek teraz w Ekstraklasie też sam nie strzelił, prawda? W sensie nie, że sam nie strzelił, tylko że no jakby tata ich za niego nie strzelił, tak, na boisku. Łukasz Podolski z nim strzelił. No te dwie w Radomiu, to okej, to się zgodzę. Ale to też trzeba umieć się, wiesz, dać siebie trafić. Ale absolutnie. Tak. Ale chyba technicznie nie czułeś się dużo gorszy od Szymona Włodarczyka. Nie no, ale on miał ciąg do bramki, no on potrafi strzelać bramki, no to wiesz, jak masz napastnika, on może nie potrafić kopnąć piłki słabszą nogą i tak dalej, powiedzmy, ale jak będzie strzelał bramki, to będzie, wiesz, będzie grał, tak? Akurat smykałkę do tego ma dużą, ale też ma dużą świadomość, że musi pracować nad i siłą, i pewnie. No to nie jest, to jest bardzo mądry chłopak w ogóle. Fajna jest jego mama, z nią się razem uczyliśmy do matury w ogóle, bo ona jest polonistką, tak?
czyli to ona was przygotowała na taki poziom, żeby tak, bo to był w ogóle czas covidowy, więc też... Czyli ona może wywiad obejrzeć, żeby sprawdzić, jak się posługujesz językiem polskim. Pewnie. Okej. Okay. Dobrze ci idzie. Widziałem ją, że była na meczu Gdańsk. Szczerze się nie chrząszy mi w ciśnie. Chciałem zapytać jeszcze o twoje miejsce w szatni Legii. Nie miejsce dosłownie, w sensie, gdzie siedzisz, tylko jakby z kim masz właśnie relacje i jak ty jesteś ukonstytuowany w tej szatni na dziś. Bo to się, zakładam, w krótkim czasie mogło bardzo zmienić, ze względu też na to, że się zmieniła twoja pozycja w zespole. Pewnie. Jakby rozumiem, o co ci chodzi, że może teraz starsi koledzy bardziej chętnie ze mną rozmawiają niż wcześniej, ale nie, zawsze miałem dobry z nimi kontakt, więc w sumie z każdym po trochu. Z każdym po trochu mam kontaktu, ale tak jakbym miał wybrać najlepiej, no to właśnie czy Czarek, czy Paweł Wszołek, czy Patryk Sokołowski, czy Jędza, no to tak właśnie w takim gronie gdzieś, powiedzmy, najczęściej rozmawiamy, ale to nie jest tak, że z innymi w ogóle nie rozmawiam. I jak często rozmawiacie na temat twojego transferu? Bo to jest temat, który jest absolutnie tematem w ostatnich tygodniach, co bardzo chwila, medialnym. Co chwila się śmieją, wiesz, że kiedy do Niemiec. Może jakaś premia wpadnie, wiesz. Śmieją się, że muszą, wiesz, nam pensję mieć. No tak, więc trzeba ciebie sprzedać. Można cię sprzedać dobrze, ale rozumiem, że to jest jakiś temat w twoim życiu, czy ty masz właśnie tak skonstruowaną głowę, że potrafisz sobie z boku obok tego przechodzić? Nie, no jakby wiem, że się o mnie teraz dużo rozmawia, ja też mam te social media, więc to nie jest tak, że ja tego nie widzę i tam jakiś komentarz mi się zawsze jakąś tam szpilę czasem wyświetli, jakąś szpilkę wbijemy od czasu do czasu, no tak, żeby nie było smutno nigdy, tak? Musi się coś dziać, ale no jest tak, że niektórzy wolą mieć to z boku, jest tak, że niektórzy mają w to wywalone. No jest tak, że niektórzy jakby sobie korzystają z tego i jakby potrafią właśnie z tego korzystać i nie zatraca im to głowy, powiedzmy, tak? I ty jesteś tym typem? No ja jestem tak pomiędzy wszystkim jakby, okay. Nie? Że nie czytam tego dokładnie. Ale troszkę musisz kontrolować. Trochę sobie spojrzę. Czasem mi coś tam tata wyśle, czy mama, czy ktoś inny. No, bo powiedziałeś o tym wbijaniu szpilek, absolutnym, wydaje mi się, mistrzem, jeżeli chodzi o bramkarzy, wybijaniu szpilek na Twitterze chociażby jest Kamil Grabara. Jak go poznałeś, byłeś czymś zaskoczony, jeżeli chodzi o osobowość? Spodziewałem się chama i takiego prostaka, buca. Każdy tak myśli, a okazuje się, że to jest inaczej. Jak już się z nim witałem, to widziałem, że to jest totalnie wyluzowany i taki gościu, z którym łatwo się złapie kontakt. I w sumie bardzo naprawdę cenię go za to, bo łatwo można z nim sobie porozmawiać, on zawsze ma jakiś swój też pogląd na świat, więc fajnie posłuchać, bo to jest taka osoba, z którą możesz właśnie na każdy temat porozmawiać. Zdecydowanie. A widzisz, on jest bramkarzem Kopenhagi, ty jesteś bramkarzem Legii. Tak naprawdę obaj jesteście pewnie w przededniu dużego transferu. I jak porównasz sobie wasze umiejętności, to brakuje ci jeszcze trochę do Kamila? Zdecydowanie. Ja jakby czuć w nim większe doświadczenie i gdzieś tam boiskowe to ogranie na pewno. No, umiejętnościami też jest naprawdę dobrze, jest wyszkolony i jest dynamiczny. Tak, to jego największy atut, wydaje mi się, że to jest taka dynamika w działaniu, więc fajnie się porównywać do takich ludzi ogólnie, bo wiesz, czego ci brakuje wtedy, nie? No tak, a jeśli chodzi o właśnie twoje wrażenia na temat Wojtka Szczęsnego, bo to też jest postać specyficzna. No, na przykład Wojtka spodziewałem się, że będzie luźny koleś, ale nie spodziewałem się, że aż tak luźny. Okay. Naprawdę. Myślałem, że coś przeciwnego powiesz, że się nie, bym nie. Zdziwił. Bo też miałeś z nim swoją historię, zdaje się, że kiedyś zdjęcie miałeś z nim jako dzieciak, tak? Tak, no jak był u Wojewódzkiego, on był akurat, mój tata pracowałby tam kierownikiem produkcji i akurat się udało zdjęcie z nim tam strzelić jakieś. Pewnie gdybyśmy ciebie zapytali o twój wymarzony klub, w którym chciałbyś grać, to byś powiedział Legia Warszawa, bo wychowałeś się na Żylecie, ale o tym też sobie pewnie porozmawiamy, ale zakładam, że jest wymarzony kierunek jakiś. Tak jak każdy ma swoją ligę, ulubioną, swój zespół, to ciekawy jestem, jak to u ciebie wyglądało. Nie, ja na przykład zawsze chciałem w Manchesterze United, bo mój tata mnie tam zabrał, jak miałem 7 lat chyba. I w sumie on we mnie wpoił taką czerwoną część Manchesteru i gdzieś tam zawsze właśnie, jak mnie o to ludzie pytają, gdzie bym chciał zagrać, no to odpowiadam, że Manchester United. Często mówisz o swoim ojcu, także podczas tej rozmowy. To jest chyba niezwykle ważna postać dla przebiegu twojej całej dotychczasowej ścieżki piłkarskiej. No pewnie, no i on i moja mama tak samo, bo i jedna i druga osoba mnie wozili na treningi i w sumie, no gdyby mnie na te treningi nie wozili, to pewnie bym teraz tutaj nie siedział, prawda? Więc no dużo im zawdzięczam. Czy broni operatora na przykład? Kierownika produkcji. No na przykład. Ale tak, nie, no
wiecie, jak to jest. No jak rodzic pomoże w pasji dziecka, no to jest o wiele łatwiej. A to jest tak, że tata był niespełnionym piłkarzem na przykład, czy kompletnie? Nie, ale tata zawsze miał styczność ze sportem. Nie wiem, czy on tam był chyba w jakiejś koszykarskiej klasie. Nie jest najwyższy ogólnie teraz, ale wiecie, jak to jest zawsze, jak ojciec powiada, że jaką to on miał ciężką drogę do szkoły, że czego on tam nie musiał zrobić, żeby do szkoły dojść. Treningi z Jordanem i z Pippenem, tak. Tak, że gdybym nie poznał twojej mamy, to byłem teraz w NBA. Partnerem naszego odcinka jest firma Inpost, sponsor reprezentacji Polski, z którą byłeś paczkomat. Na mundialu. Można wynieść. I oni tam, właśnie nie można. Właśnie nie można było, ale teraz widziałem wpis, że można. Że jednak można. Słuchaj, w każdym razie Inpost nam dostarcza pytania od naszych widzów dla naszych gości. I pierwsze z nich brzmi, czego nauczyłeś się od Artura Boruca? Wydaje mi się, że nauczyłem się takiego innego spojrzenia trochę na ludzi, którzy cię otaczają i na to, jakie oni mają o tobie opinie, powiedzmy. Czyli jakby on był taki, że nie zwracał uwagi na to. No dokładnie, I don't care, co mi powiesz, co nie? Jakby on był taki, że jakbyś mu powiedział, że robisz to źle, to on by, wiesz, sorry, ale nie obchodzi mnie też to. Nie? Też ci się zdarzyło. Też się zdarzyło. Ale generalnie to da się tego nauczyć? Bo wiesz, są jakieś naturalne cechy charakteru? No, da się. No, w sensie to jest kwestia pracy z samego siebie nad samym sobą. To nie jest tak, że ktoś cię tego nauczy, tylko no ewentualnie psycholog sportowy, ale ja na przykład z takich rzeczy nigdy nie. No Artur właśnie nam powiedział, że jego zdaniem jeszcze w głowach piłkarzy, wtedy akurat mówił o piłkarzach Legii, tak naprawdę siedzi z, nie wiem, 70% rezerw, bo możesz dzięki pracy nad głową uzyskać zdecydowanie lepsze wyniki. To na ten temat, rozumiem, już tak detalicznie nie rozmawialiście. Nie, ale gdzieś tam też mi się to przewinęło, że tak jakby... no bo on gdzieś też mówił, że pracował z takimi ludźmi tak. I tak dalej. No ja na przykład mam trochę zrazę do czegoś takiego, bo kiedyś pracowałem z taką osobą, ale trochę ta współpraca się nie ułożyła, no już nie będę tam wnikał, no bo to było takie trochę niezdrowe podejście jakby do tematu. Trochę mam zrazę do tego, więc może kiedyś się do tego przekonam, ale uważam, że na razie no, nie potrzebuję tego, okay. Przynajmniej. No, tak, może do pierwszej potyczki jakby, tak? Oczywiście tfu, ale... Tak, bo tak naprawdę te największe obciążenia dopiero przed tobą, jeśli ta kariera się będzie rozwijać. Jakby też to chciałem powiedzieć, że ja tak naprawdę jeszcze niczego nie zrobiłem i niczego nie zdążyłem osiągnąć, więc jakby... No na razie nie mam podstaw po prostu. Ale na przykład jak byłeś na mundialu i z bliska widziałeś, jakie temu towarzyszą emocje, bo jednak twoi koledzy wychodzili na boisko i mieliśmy wrażenie, że wielu z nich jest lekko sparaliżowanych całą tą otoczką, to ty jak sobie byś wizualizował siebie właśnie na ich miejscu, to nie potrzebowałbyś jakiejś konsultacji takiej, żeby wejść w takie spotkanie? Ciężko mi jest powiedzieć, bo to jest w ogóle zupełnie inna ranga meczu niż taki meczek. Wychodzisz nawet na taką tę Ligę Mistrzów, którą oni grają, prawda? No to jest zupełnie co innego, bo to masz mecze, reprezentacja to jest pierwsze, raz na 4 lata, najważniejsze w sumie trofeum, tak? Poziom oczekiwań, jakie są u nas, jasne. No właśnie. Więc jakby ciężko mi jest w sumie tak wyobrazić siebie na ten moment w tamtym miejscu. Wiadomo, że docelowo chciałbym, ale... No właśnie, ale miałeś takie myśli, że o kurczę, fajnie by było, jakbym to ja był w bramce, czy dobrze, że na razie to nie ja? Dobrze, że na razie Wojtek tam był, szczególnie po tych mistrzostwach, to myślę, że dobrze, że na razie on tam bronił. Tego typu myślenie. Pytanie numer dwa. Czy wśród twoich rówieśników, piłkarzy, pojawia się kwestia pieniędzy i ich inwestowania? Tak. Ale bo rozumiem, że chodzi o rówieśników, czyli tam mniej troszeczkę więcej, starsi, tak, troszeczkę młodsi. Głównie starsi koledzy gdzieś tam właśnie o tych rzeczach wspominają. No bo wydaje mi się, że jak oni byli w naszym wieku, to jeszcze nie było takich możliwości, jak my teraz mamy na te inwestowanie, prawda? I też powiedzmy te pieniążki były trochę mniejsze. Więc jakby oni ze swoich doświadczeń nam po prostu doradzają, ale to nie jest tak, że biorą cię za ucho i mówią, młody, wsadź w bitcoina, bo dostaniesz w japę. Podobnie mieszkanie na Białołęce. O, no na przykład. No, do końca tygodnia masz czas. Ale myślę, że każdy taki, świadomy chłopak, no to wie, że to nie jest tak, że te pieniądze będą całe życie przychodziły w takich ilościach.
tylko trzeba nimi właśnie zagospodarować je sobie. A prawda? Lubisz też powydawać tak czasem na coś takiego, powiedziałbym, nie bardzo racjonalnego? Nie, znaczy ja raczej tak zdrowo, w sensie wiadomo. No, bluza za darmo ze sklepu. Tutaj poszalejesz właśnie spodnie z Zary. Gonili mnie, ale zdążyłem uciec. Nie, lubię, wiadomo, lubię, czy to się dobrze ubrać, czy pójść do jakiejś fajnej restauracji, no ale wiesz, to jest tak, żeby dla głowy nie zdrowo było, bo jak dostajesz, powiedzmy, tą pensję i ty sobie wszystko, wiesz, zagarniesz, to w końcu zrobisz sobie taki miszmasz w głowie, że nie będziesz chciał w ogóle zaraz 10 zł na zakupy w Lidlu wydać, no bo ci będzie szkoda, no to po to zarabiasz, żeby też móc sobie wydać, prawda? Kto zrobił na tobie największe wrażenie podczas zgrupowania reprezentacji? Największe wrażenie? Tak. Piotrek Zieliński. Nie dziwi nas to odpowiedź. W ogóle nas to nie dziwi. No, wiem. Kącik Piotra Zielińskiego to stały punkt naszego programu. I teraz, co zrobiło takie wrażenie na tobie? On ma lepszą lewą niż ja w ogóle, od tego zacznijmy. Naprawdę. I to w ogóle już wiadomo wcześniej, no bo oglądam gdzieś piłkę nożną i wiem, że on naprawdę wiele potrafi, ale no jakby na żywo to jest jeszcze większe wow, prawda? On, no nie wiem, on potrafi z piłką takie rzeczy zrobić. Ale ta lewa, jeżeli chodzi o kontrolę piłki, o wszystko. Dribbling czy strzał? Wszystko. Jemu dałbyś na 30 metrów do góry, lewa, bam, przy ziemi. Uderz 20 metrów w to miejsce, bam, siedzi. No niesamowita technika w ogóle, naprawdę. No jest i to w ogóle pogląd gry, no wszystko, no naprawdę, no nie wiem, no to brzmi tak, jakby mu teraz, wiecie, no... Wiemy, nie, co robił, bo wielokrotnie to robiliśmy. Tak. Ale naprawdę jest no, kosmiczny zawodnik, no. No wiem, i właśnie zawsze po takich rozmowach, bo mieliśmy ich dziesiątki z wieloma piłkarzami, którzy z nim trenowali, zawsze się pojawiały komentarze. O Jezu, jak jest taki dobry na treningu, to czemu tego nie przyłożę na mecz reprezentacji? No to niech sobie obejrzą mecz z Francją, chociażby pierwszą połowę. No tak. No to przecież chłop sobie tam kręcił, wiesz, ludźmi, którzy grają w Realu, w Milanie i tak dalej. Co cię najbardziej denerwuje na Twitterze? Chciałem szpilkę kolejną wbić, ale... Dawaj, najwyżej wytniemy. Nie będę tego robił. Wiem, co chciałeś powiedzieć, kibice Lecha Poznań! Ewidentnie. Jezapany! No ale no co, no Boże, no jestem szczery, tak? Teraz miałeś trochę oznaczenie pewnie po meczu. Tak, nie, ogólnie do teraz mi telefon. Jakbym wszedł, to pewnie znowu mam 20 plus powiadomień. Bo... A masz wyłączone powiadomienia, tak, żeby się wyświetlały? Tak, wyłączone mam, tylko że jak wejdę, to wiadomo. No widzę, tak, sobie ale... Ale no jakby, no bo, a dobra, no nie chcę mi się na ten temat w ogóle rozmawiać, bo to jest, wiesz... No... Znaczy, ale słuchaj, bo to jest kwestia trochę o tym, o czym rozmawialiśmy w kontekście Josue i prowokowania na boisku. Mhm. Kto sieje wiatr, będzie zbierać burzę. No tak, czasem to jest fajnie, posiać wiatr pewnie i pozbierać burzę. Ale bo... nie, ja też lubię, bo jakby nie ukrywam, że lubię, jak ja ludzie... Też jak ludzie, powiedzmy, ten temat Tobiasza się gdzieś przewija, no bo nieważne, o czym rozmawiają, ważne, że rozmawiają, tak? No, tak oczywiście tak. Śmieję się, ale to tak też w zdrowym umiarze. No wiadomo, no nie podpasowałem im, powiedzmy, po tym meczu, więc teraz czegokolwiek nie zrobię, to będzie, że o jaki debil znowu zrobił to, znowu zrobił tamto. Analizowali na przykład bramkę, którą puściłeś w meczu z Zagłębiem Lubin, kibice Lecha, czy nie? A nie wiem, tego... A ty analizowałeś? Oczywiście, analizowałem. I jak to widzisz? Nie, uważam, że powinienem się lepiej zachować, aha, oczywiście zgadzam się z tym, bo w ogóle pomijając to, że Łaki mi strzelał z prawej swojej nogi, którą tylko wsiada do tramwaju. Co już samo w sobie jest dość, powiedziałbym, wątpliwe. Z pola karnego i w ogóle jeszcze 30 różnych można tam wniosków wysnuć, ale trochę też miałem... Trochę szczęścia mi też zabrakło przy tej bramce, bo i ta piłka szła prosto jakby na jędze, on się trochę obrócił, więc gdzieś tam, powiedzmy, ta reakcja była opóźniona i w momencie wybijania się jakby moja noga odjechała na piasku, bo tam było trochę piasku nasypane w tej piątce, więc trochę też to wyglądało, jakbym poleciał tak na kanapę po prostu, a nie, że się rzucił jak bramkarz. A jesteś zaskoczony, skoro jesteśmy przy tej bramce, jak rozwija się Łukasz Łakomy? Dostrzegałeś w nim aż taki potencjał? Pewnie, że tak. No tak, ja w ogóle z nim miałem od początku dobry kontakt. Kiedyś razem nawet chodziliśmy na korki z matematyki, więc gdzieś tam też niedaleko się mieszkaliśmy. Bałem się, jak to skończysz, że chodziliśmy na... Byłem ciekaw na co, ale korki z matematyki to dobrze. Wiem, że to teraz gorący temat tam w Czechach jest, więc... Więc tak, ale nie, no jakby kumplowaliśmy się tak samo jak, powiedzmy, z Włodarem, więc jakby no fajnie się ogląda, że ten chłopak się rozwija, bo ma naprawdę ogromny potencjał. No a właśnie, a w przypadku czy Łukasza Łakomego, czy Szymona Włodarczyka, ty miałeś z nimi okazję porozmawiać o tym,
dlaczego tak łatwo Legia się ich pozbyła? No bo jednak, zwłaszcza patrząc na Łukasza Okomego, no to piłkarz o takim potencjale, grający na tej pozycji, w tej formie, to mi się wydaje, że spokojnie by rywalizował miejsce w pierwszym składzie. Pewnie, pewnie. Tylko też to jest trochę taki temat, że jednemu wyjdzie, drugiemu nie wyjdzie, bo Legia jest takim miejscem, że no tak jak mówię, no jeden po prostu da tutaj radę, a drugi sobie nie da rady i potrzebuje gdzieś w innym miejscu. Tak to jak musisz wejść i od razu dać jakość. Dokładnie, dokładnie, bo tu masz oczekiwania są takie, w porównaniu powiedzmy tak, jak Ariel jest w Piaście, no nie ma aż tak wielkiej presji jak tutaj na wygrywanie. Wiadomo jest, bo trzeba się utrzymać i tak dalej, i tak dalej. Takie Zagłębie ma tak samo i czy taki Górnik ma też tak samo, więc wiadomo... Akurat wszystkie trzy zespoły są obok siebie w tabeli. Dokładnie, teraz. Ale w ogóle jakby to nie ma znaczenia w przyszłości dalszej kariery, no bo oni grają, te gdzieś tam oczy tych skautów i tak dalej na nich patrzą i też się pojawiają tematy ich odejścia za granicę, więc to nie ma znaczenia, czy to odejdzie z Legii, czy to odejdzie z Górnika Zabrze, czy z Zagłębia. Bo głównie chodzi o to, żeby jakby się rozwinąć, prawda? No na ile procent byś ocenił szansę, że w przyszłym sezonie Ekstraklasy będziemy na boiskach naszych ligowych oglądać Łukasza Łakomego i Kacpra Tobiasza? Na ile procent? Tak. Nie wiem, jeden? Okej, okay. Dziękuję za szczerą odpowiedź. No, nie, no tak, no wiesz, bo to jest szybki temat. No tak. Masz młodego zawodnika, który gra regularnie, powiedzmy daje tą jakość, gdzieś tam jest o nim trochę głośno, jakaś lekka pompka właśnie w tych social mediach i tak dalej i od razu jakiś klub się po niego zgłasza. No tak jak teraz jestem powiedzmy w moim przypadku, czy właśnie Włodar też miał jakieś już chyba oferty, więc no jakby to jest szybka piłka. No. Jak wygląda dzień z życia Arkadiusza Malarza? A to na ten, wejdźcie na vloga Legijnego, to zobaczycie. Ale chcemy taką, wiesz, nieprzypodrobaną wersję usłyszeć. No co, kawka, druga kawka, trzecia kawka, trening i kolejne dwie kawki i... Powrót do domu, wiesz. A w domu ciężary przerzucał ciężarki, dzieciaki. On jest taki bardzo w ogóle rodzinnym człowiekiem i dużo właśnie, jak z nim rozmawiasz, to dużo o jego rodzinie właśnie, o tych jego dzieciaczkach, o córce, o synkach, więc o jego tym psie ogromnym. Tak. Ten pies waży tyle samo, co ja w ogóle. Konio pies. Tyle waży, co ty, tak? On mówił, 82 chyba tak. Kilogramy jego pies waży. Ale też chyba to jest taki człowiek, który się dobrze dogaduje z bramkarzami młodymi, szczególnie takimi, znaczy chyba niezależnie od wieku. No, wydaje mi się, że jak był piłkarzem, to raczej ciężko, było mu się dogadać z innymi, ale jak teraz jest trenerem, to, a to już łatwiej. Było mu się no bo ciężko. Nie chciał nikomu oddać swojej pozycji. Okay. Czyli był taki, że wiesz, jak czuł no, zagrożenie, no, w cudzysłowie, no bo każdy jest zagrożeniem mimo wszystko, w sensie takim zdrowym zagrożeniem, no tak, oczywiście. No to jednak, wiesz, no chcesz zostać z tym, czy to numer jeden, czy być jakby pierwszym bramkarzem, prawda? No właśnie, ty masz akurat tak, że tak jak mówiliśmy, z Czarkiem masz relację taką bardzo bliską, więc to jest sytuacja specyficzna. Ale chyba Dominika Chładuna też lubicie, mam wrażenie. Tak, tak, tak. W ogóle zawsze jak idę na jakiś wywiad, zapomina się o nim. No właśnie, o Chładim. I też mnie to trochę zawsze denerwuje, bo to też jest koleś, który... Widzisz, ale ty nie powiedziałeś, że to Polkoś powiedział o nim. No tak, tak, ale jakby mówię, że zawsze tak jest, że trochę się o nim zapomina, bo powiedzmy te pierwsze pół roku on na tę ławkę w ogóle tam powiedzmy nie jeździł, jakby nie za bardzo ludzie wiedzą, po co jest ten transfer, po co tamto, ale prawda jest taka, że co jeśli, tak? Jakby naprawdę, to jest człowiek, który jakby miał wejść do bramki, to wejdzie i zagra dobrze, no tak jak każdy, który tutaj jest. No, no ja słyszałem takie opinie, nie wiem, czy one ci się spodobają, że on wygląda często najlepiej z w treningu, całej tak, on w treningu wygląda naprawdę, naprawdę dobrze wygląda, no i jakby dlatego, to jest też dobre dla całej naszej trójki, bo każdy z nas, no nie ma jakby miejsca na przerwy, no poziom bo rywalizacji zaśniesz na chwilę i nie będzie już ciebie, prawda? Więc jakby pod tym względem spoko, a nie spoko pod tym względem, że miejsce że w bramce jest jedno. A słówko o Majku Nawrockim, bo to jest taka postać też, o której już się bardzo dużo mówi w kontekście reprezentacji, bo przez ostatnie miesiące znajduje się w absolutnie równej, wysokiej formie. Pewnie, pewnie. Natomiast uchodzi za człowieka dość introwertycznego, który raczej się mało odzywa, a już na pewno nie w mediach. Mi trochę takiego Kiwiorka on przypomina, tak? Jak mam być szczery. Tak? No, tak. No, jakby Kiwiorek też nie był taki, że no, też jest cichy chłopak i w ogóle, i ogromne umiejętności, i potencjał, i w ogóle wszystko, więc jakby no...
jeżeli to ma się tą samą drogą potoczyć, to... Ale tylko, że jeżeli będą grać razem na środku obrony, to kto będzie, komunikował się na boisku, bo właśnie, czy on jest cichy na boisku? Nie, na boisku podpowiada normalnie, tak jak każdy inny, prawda? Ale tak, tak na co dzień jest taki cichutki chłopak, no. W szatni nie jest też osobą, no, w sensie, jakbyś z nim siedział tak, jak my siedzimy, to dopóki go o coś nie spytasz, to nie wiem, czy zacznie temat, czy rozmowę z tobą, nie? Ale chcieliście go na początku tak właśnie rozkręcić w tej szatni, bo wiedzieliście, że to jest chłopak, który bardzo... W ogóle początek z nim był śmieszny, bo on przychodził, jak był trener Czesław u nas. I on przyleciał do nas jakby na obóz w Austrii, ale na tym obozie odbył chyba z jeden czy dwa treningi, bo miał COVID-a, więc wszyscy byli tacy, że w ogóle kto to jest, nikt o nim tam, wiesz... Jeszcze ma na imię Mike. Tak, Mike Nawrocki, jakiś Polak z Niemiec, nie wiadomo w ogóle, o co chodziło. No i finalnie wszyscy tak chodzą, nie? Z złamanym nosem, bo jest jednym z najlepszych zawodników obecnie w drużynie, nie? No, tak. No. Czarnik Miszta go znał na pewno. No, wydaje mi się, że tak, no z kadry, tak, z kadry pewnie wcześniej. No to jest już dziś forma blisko reprezentacyjna, no, jeśli nie reprezentacyjna. Jak najbardziej mu tego życzę, bo ma naprawdę ogromny potencjał. No, my tobie Kasper... No, więc tak jak mówię, no mam nadzieję, że drugi Kiwiorek z niego będzie, nie? Nie mamy nic przeciwko, absolutnie. Polska piłka potrzebuje jakościowych środkowych obrońców, jakościowych też bramkarzy. Życzymy ci, żebyś zrobił może taką kariera jak ten pan na plakacie, Peter Schmeichel, którym się... Klub się zgadza. Klub się zgadza. Siedział. Imię syna się zgadza. Kreseczka siedzi, bam. Imię syna, w sensie, że... Imię syna, że Kasper. Tak. Ja nie mam syna. Ale by zabrzmiał na Twitterze w Poznaniu. Jeszcze za wcześnie. A jakby się okazało, że syn mieszka w Poznaniu, to Jezu. Wszystko przed tobą. Macierzyństwo, zmiana klubu, spokojnie. Dziękuję bardzo serdecznie za udział w Food Trucku.